Na pomysł przejechania całej Słowacji rowerami wpadłem na wakacjach 2021, ale dopiero rok później wsiedliśmy w pociąg, aby to zrobić. Po całym dniu drogi wysiedliśmy w czeskim miasteczku Brzesław i od razu popedałowaliśmy pod miasto, aby rozbić namiot i zjeść jeszcze coś ciepłego przed spaniem. Mam wam coś do powiedzenia. Jestem w Czechach i postanowiliśmy przejechać Słowację rowerem. Od granicy czesko-słowackiej do Polski, do Podkarpacia. Także jakby cała Słowacja z zachodu na wschód. Przyjechaliśmy tu wczoraj pociągiem. Samochód zostawiliśmy w Rzeszowie i mamy 2 tygodnie. Zobaczymy, czy się uda. To byłaby najdłuższa moja wyprawa do tej pory i jeszcze po takim dosyć górzystym terenie. Spaliśmy nad stawem hodowlanym. Ustawiłem budzik przed wschodem słońca, licząc na poranne mgły. Piotrek też wstał na wschód i pierwszy dzień wyprawy zaczął się naprawdę pięknie. Fotografując, trudno było mi stworzyć czysty kadr krajobrazowy. Jeden z brzegów stawu był stromą skarpą z zastawką dla wody. Dookoła zbiornika była droga, w wodzie były siatki, na brzegu po stronie wschodzącego słońca były słupy energetyczne. Na dodatek przyjechaliśmy późno, także nie oglądałem tego miejsca wieczorem. Z powodu tych przeszkadzajek nie próbowałem robić szerokich kadrów, skupiłem się na zbliżeniach teleobiektywem. Dużo czasu poświęciłem na fotografowanie kęp trzciny we mgle. W ten kadr wleciała mi czapla siwa. Było tam kilka czapl, podejrzewałem, że któraś może przelecieć przed tymi kępami trzciny i rzeczywiście udało mi się zrobić takie zdjęcie. Nad stawem było bardzo dużo zwierząt. Oprócz ptaków widzieliśmy jeszcze sarny oraz zająca. Piotrek uganiał się za zwierzakami z aparatem, ja natomiast nie jestem dobry w podchodzeniu i próbowałem zrobić taki minimalistyczny kadr z kaczkami na tafli jeziora. Jak mi wyszło, widzicie teraz na ekranie. Przeglądając po powrocie do Polski zdjęcia, odkryłem, że w tych trzcinach był jeszcze jeden ptak. Na tym zdjęciu widać malutką sylwetkę zimorodka. Tutaj macie powiększenie. Tak się składa, że nigdy wcześniej nie spotkałem zimorodka, a kiedy był w tych trzcinach, po prostu go przegapiłem. Nie udało mi się zrobić sensownego kompozycyjnie zdjęcia, kiedy złota mgła unosiła się nad wodą, natomiast kiedy światło stało się ostrzejsze, fotografowałem jeszcze inne trzciny oraz czaplę, która stała przy nich. Na śniadanko mamy polskie pierogi z Biedronki z polskim ogórkiem. Jak zjemy, jedziemy na Słowację. Musimy dojechać do mostu, bo granica jest rzeką, także musimy znaleźć most. Znaczy wiem, gdzie jest, ale musimy tam dojechać. A co dalej, to tak do końca nie wiem. Mamy trochę punktów zaznaczonych w tej Słowacji, około 20 paru punktów, ale dokładna trasa nie jest ustalona.
Dzień był bardzo upalny. Po wjechaniu na Słowację teren szybko stał się pagórkowaty. Jechało się ciężko, ale pofalowane pola były fotogeniczne. Szczególnie podobały mi się pola słoneczników. Fotografowałem je, mimo że był środek dnia i światło było bardzo ostre. Te zdjęcia zrobiłem długim obiektywem, aby pagórki wydawały się jeszcze bardziej strome, a na zdjęciach nie było nudnego tego dnia nieba. Bardzo nas Słowacja wymęczyła w ten pierwszy dzień, albo bardziej myśmy siebie wymęczyli. Jest jakieś 1,5 godziny do zachodu słońca. Szukaliśmy chwilę miejscówki, gdzie mamy spać. Było kilka opcji, ale na tych pierwszych miejscówkach byliśmy jeszcze dosyć wcześnie, więc jechaliśmy dalej. No i w końcu wylądowaliśmy na takiej oto górce. Ma tylko 430 parę metrów, ale jest mega stroma. Już obaj nie mogliśmy wjechać na to. Także pod koniec sprowadzaliśmy. Słońce już prawie zaszło. Zrobiłem dzisiaj parę zdjęć, ale nie nagrywałem tego. Później pokażę Wam zdjęcia. Ogólnie jestem mega zmęczony po tym dniu. Te górki i upał wykończyły nas. Trochę się martwię, czy damy radę w założonym czasie przejechać tę Słowację. Mamy na to 2 tygodnie, ale dzisiaj zrobiliśmy tylko trochę powyżej 70 parę kilometrów zrobiliśmy. To jest dosyć mało. Szczególnie, że nie jedziemy, prawda, prostą drogą, tylko droga jest bardzo kręta. Jakbyśmy nie dali rady, no to jakoś skrócimy. Wyjdziemy do Polski wcześniej, a nie na Podkarpaciu i podjedziemy gdzieś pociągiem do Rzeszowa. Natomiast no, możemy też myśleć, jaką trasę wybieramy, po prostu żeby było mniej podjazdów, szczególnie takich gruntowych podjazdów, których dzisiaj trochę zrobiliśmy. Takich podjazdów, gdzie się jedzie taką, prawda, nawet czasami nie żwirówką, tylko taką drogą jak tutaj ta łąka. To jednak bardzo męczy. W połączeniu z tym upałem i z ciężkimi sakwami jest bardzo ciężko. No, ale nie miało być łatwo, prawda? Tu będziemy spali w ogóle. Taka górka. W pobliżu naszego obozowiska było kilka samotnych drzew. Ten kadr starałem się zrobić z ludźmi na drodze. Niestety nie chcieli oni jechać w naszą stronę obok siebie, tylko jechali za sobą, tak że ich sylwetki zlewały się na zdjęciu i wyglądało to słabo. Mam też zdjęcie tego drzewa z trochę innej strony, bez ludzi. Na koniec zrobiłem kadr prosto w słońce, które schowałem za innym drzewem. Dzień dobry, moi drodzy. Wstałem na wschód. Na razie trwa niebieska godzina. Nie mam na razie pomysłu na zdjęcie i czekam, aż światło się zmieni. Jest tu dużo danieli chyba. W każdym razie nie są to sarenki ani jelenie, także myślę, że to są daniele. Są za tą górką. Piotrek chce je fotografować, kiedy światło będzie trochę ładniejsze. Na razie jest dosyć ciemno i ciężko mu robić zdjęcia. Może na wschodzie będzie lepiej, także na razie siedzimy blisko namiotu. Nie próbujemy się do nich zbliżyć, aby ich nie spłoszyć. Słońce wstało. Fotografowanie zwierzaków sobie odpuściłem, bo gdzieś poszły sobie. Piotrek za nimi też poszedł.
i gdzieś fotografuję te Daniele. Ja natomiast porobiłem trochę zdjęć samotnym drzewom i chyba jeszcze prześpię, jeśli dam radę. Wydaje mi się, że zasnąłem na chwilkę. Sam wschód nie był zbyt owocny fotograficznie. Mam wam do pokazania tylko to jedno zdjęcie. Jest przed 8:00, słońce zaczęło już prażyć, zwinęliśmy się. No i będziemy jechać. Pierwszym celem jest sklep, bo nam się woda pokończyła. Bardzo dużo pijemy przez ten upał. Trzecią noc spaliśmy już nie na dzikusa, tylko na takim dosyć dużym polu namiotowym, pośrodku niczego, przy stawach rybnych, znaczy pośrodku niczego. Tam jest autostrada, także słychać przez cały czas samochody, natomiast jest dosyć daleko do miejscowości, kilka kilometrów do najbliższej miejscowości. No, także się ogarnęliśmy, umyliśmy i jedziemy dalej. W nocy padało i teraz też zaczyna kropić. Nie ma przynajmniej upału, na razie tylko kropi, ale może nas mocno zmoczyć, jak zacznie padać mocniej. Niestety padało tylko mocniej. Wydawało nam się bez sensu siedzieć dłużej na kempingu, także zwinęliśmy namiot i popedałowaliśmy dalej. Nauczeni doświadczeniem dnia poprzedniego, trzymaliśmy się doliny rzeki Wag, aby uniknąć dużych przewyższeń. Jedziemy na razie 25 km po całkiem płaskiej drodze. Zostało nam jeszcze około 50 km do potencjalnego noclegu. Pada niestety cały czas. Taki lekki deszczek, no ale jesteśmy prawie cali mokrzy. Teraz zjechaliśmy gdzieś w bok. Stał taki kościółek romański. Nic tutaj nie ma, tylko ten kościół. Nie ma żadnej miejscowości. Kościółek pośrodku pól. No i stoimy sobie, bo jest osłona od deszczu w postaci tych lip nade mną. Rozbiliśmy się na kempingu pod Sulowskimi Skałami. Dalej pada, ale według prognozy jest szansa, że będzie wschód. Także nastawiam budzik na wschód. No prawie wzięliśmy pokój. Już miałem ochotę wziąć pokój, ale ponieważ pokój kosztował 45 euro za osobę, a rozbicie namiotu kosztowało jakieś 13 euro, no za skąpy jeszcze jest. Z problemów mamy taki problem, że nam namiot zaczął przeciekać. Ale przecieka tylko trochę i na razie pada coraz mniej, także może będzie dobrze. Piotrek się bardzo cieszy z tego powodu, że nam namiot przecieka, prawda? Niezmiernie. Niezmiernie się cieszy. No. Dzień dobry, moi drodzy. Staliśmy na wschód. Nie pada. To jeszcze nie znaczy, że wschód będzie. Ale idziemy na te Sulowskie Skały. Podjechaliśmy rowerkami do wejścia na szlak. No i tutaj powinien być krótki szlak do tych skał i dogarnąć miejscówkę na wschód. Jest już po 6:00, krążymy po okolicy. Światło za bardzo nas nie rozpieszcza. Wschód był przesłonięty przez chmury. Później troszeczkę się tam światło przydzierało. W tej chwili jestem przy ruinach zamku. I nie wiem, gdzie Piotrek jest. Piotrek okazał się być na samym szczycie ruin zamku.
Na początku w ogóle nie zauważyłem, że można tam wejść. Ze szczytu był wspaniały widok praktycznie we wszystkie strony. Najbardziej spodobała mi się ta kompozycja. Przechodzące między skałami chmury robiły super wrażenie. Niestety dotarliśmy na to miejsce za późno. Może gdybym wszedł na szczyt przed wschodem albo tuż po wschodzie, to udałoby mi się uchwycić krótki moment, kiedy podświetlone złotym światłem chmury przechodziły między tymi skałami. Kadr, który finalnie przyniosłem z tego miejsca, jest moim zdaniem dosyć kiepski. Wolałbym zrobić szerszą kompozycję z bardziej spektakularnym światłem. Ze szczytu próbowałem zrobić jeszcze kilka zbliżeń drzew i skał pod słońce, bo w ten sposób światło wydawało mi się ciekawsze. Natomiast długo przed tym, zanim jeszcze wszedłem na zamek, w przeciwną stronę zrobiłem taki kadr. Aby film nie był za długi, w tym miejscu skończymy opowieść na dzisiaj. Dalsza część relacji z naszej wyprawy będzie w kolejnym filmie. Także do następnego. Trzymajcie się. Cześć.